Opolski Ogród Zoologiczny to jedno z najpiękniejszych miejsc w Opolu i myślę, że jeden z najlepszych ogrodów zoologicznych w naszym kraju. Wciąż tutaj się dużo zmienia, wciąż przybywają nowe gatunki, rodzą się na przykład małe tygrysy i powstają nowe inwestycje. Jak wyglądał rok ubiegły? Czy znowu mieliśmy niezwykły sukces, tak jak w poprzednich latach? Na pewno był to rok intensywnej pracy. Każdy z siebie dawał 100% normy tak zwanej. Skupialiśmy się przede wszystkim na kontynuowaniu i skończeniu tej wielkiej inwestycji, w której się znajdujemy, czyli akwarium, nasza chluba, mamy nadzieję już za kilkanaście dni. To trwa już od końca lata zeszłego roku, kiedy zapełnialiśmy te zbiorniki wodą. Trzeba pamiętać, że woda nie jest morska, przywieziona gdzieś z oceanu, tylko jest to woda tutaj robiona w naszym laboratorium. Oczywiście stężenie soli odpowiednie, adekwatne do zbiornika, który znajduje się w środowisku naturalnym i ta woda musi dojrzewać. Co to oznacza? Wewnątrz tego zbiornika, oprócz stężenia wody, odpowiedniego pH, również muszą się namnożyć i żyć odpowiednie drobnoustroje, oczywiście pożyteczne, te, które są tutaj niezbędne do tego prawidłowego życia naszych tutaj zwierząt. Także te zbiorniki dojrzewają jeszcze i będą cały czas dojrzewać. Ta woda będzie tak jakby już wodą dojrzałą, taką jaką możemy spotkać właśnie w środowisku naturalnym, choćby na rafie koralowej czy w oceanie. Tutaj już jest sporo mieszkańców, ale wciąż przybywają nowi. Już się nawet paru mieszkańców zdążyło rozmnożyć. Jakie są plany na jeszcze kolejne zwierzęta, które mają tutaj zamieszkać w tym akwarium? No oczywiście tutaj utrzymanie tej fauny i flory, którą widzimy, ale też wzmocnienie populacji, bo trzeba pamiętać, część zwierząt w procesie takiej adaptacji nie przeżywa, to jest malutki odsetek, ale z tym się trzeba liczyć i chcemy wzmocnić na pewno. Tutaj rafa koralowa jest takim wyzwaniem na pewno. Koniki morskie, to będzie mały zbiornik dla koników morskich, wydawałoby się, że taka wisienka na torcie. No i oczywiście rafa koralowa, żywa rafa koralowa, jest to niezwykle ambitne, ale myślę, że do zrobienia i będziemy się starali, żeby ta poprzeczka była bardzo wysoko. Jak statystyki, bo spytajmy o to, jak wyglądał rok ubiegły, jeśli chodzi o zwiedzających? Rok 2023 był takim rokiem, kiedy ruszaliśmy po pandemii. Cały świat i Polska również, Opole, nasz ogród też jakby nabierał oddechu i nabierał też wiatru w żagle. Udało się ten rok przeżyć bardzo intensywnie, szybko. Szczerze mówiąc, ja jak przez mgłę pamiętam niektóre wydarzenia. Mieliśmy 282,5 tysiąca gości, czyli frekwencja bardzo wysoka. W porównaniu z poprzednim rokiem 2022, kiedy była jeszcze pandemia, było to oczywiście o dużo więcej. Ale co to mówi nam ta frekwencja? Porównuje się populację tutaj ludzi mieszkających w naszej aglomeracji do ilości zwiedzających ludzi. Czyli jeżeli Opole ma ponad 120 tysięcy, prawda, a frekwencja wyniosła 282,5, czyli można powiedzieć, że ponad dwa razy każdy mieszkaniec aglomeracji opolskiego, tutaj gminy Opole, był w naszym zoo, ale oczywiście to jest statystycznie. No i jakbyśmy to chcieli porównać z dużym ogrodem, na przykład w stolicy naszej, czy we Wrocławiu, gdzie populacja i aglomeracja jest o wiele większa, to ten nasz współczynnik wynosi ponad 2. Czyli myślę, że tutaj sprowadzając to do wspólnego mianownika, no nasza frekwencja w porównaniu z niezbyt dużą tutaj liczebnością naszej aglomeracji wypadła doskonale. No tutaj dużo się działo, urodziły się trojaczki tygrysie, to na pewno jest wyjątkowa rzecz w skali, myślę, że naszego kraju, na pewno jak nie świata. Jakie są plany jeszcze tutaj rozwoju, jeśli chodzi o gatunki zwierząt, proszę nam powiedzieć, no bo ogród zoologiczny, drodzy Państwo, to przede wszystkim też piękne alejki, piękne wybiegi dla zwierząt, no i wciąż przybywają nowe. No mamy ambitne plany, stworzyliśmy tak zwany collection plan, czyli co będziemy w przeciągu najbliższych 5 lat robić. Są to ambitne przedsięwzięcia, ale po kolei. No chcielibyśmy na pewno odtworzyć kolekcję kotów dużych. Udało nam się lwy, tygrysy odtworzyć, pantery śnieżne mamy, karakale przybyły 2 miesiące temu. No i tutaj kolejne wyzwanie, udało nam się przeprowadzić taki renowację budynku 2 obiektów dla jaguarów. I te jaguary już wkrótce będą u nas, bo przecież zawsze też były jaguary w naszym ogrodzie. Ponadto okapi, czekamy na samicę okapi, która mamy nadzieję, że w tym roku już niebawem, może na wiosnę, uda się ją sprowadzić do naszego ogrodu zoologicznego. Także mamy tych takich planów dosyć ambitnych.
ambitnych. No i po kolei chcielibyśmy każdego roku oddać coś ciekawego dla Państwa, ale też przyczynić się do tego, żeby skupiać się na ochronie tych gatunków ginących i żeby kolekcja była właśnie jak najbardziej tutaj zaopatrzona w te gatunki ginące, takie, których w naturze jest bardzo mało. Na pewno plany są świetne, ale ogród zoologiczny już jest fantastyczny. Już w marcu otwarcie tego niezwykłego obiektu, czyli akwarium nowo powstałego, tutaj jeszcze wciąż pracownicy ogrodu zoologicznego dostosowują do potrzeb wszystkich jego mieszkańców, a mieszkańców jest tu wielu i bardzo ciekawych, więc niezależnie od tego, że jeszcze nie ma wiosny, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do naszego opolskiego ogrodu zoologicznego, gdzie na pewno w tym roku znowu dużo będzie się działo.